Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Tajemity. Ile by nie powiedzieć i napisać na temat Antarktydy, zawsze będzie mało. Jest to miejsce na kuli ziemskiej lub też dysku. Żeby tutaj nie pominąć tych, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska, bardzo tajemnicze, do dzisiaj oficjalnie niezbadane i wydawałoby się, że opuszczone. Czy opuszczone, trudno powiedzieć, bowiem od amerykańskiej na wskroś wojskowej operacji High Jump oraz późniejszej Deep Freeze dzieją się tam dziwne i ciekawe rzeczy. Pewnym jest to, że kraje zaprzyjaźnione drążą tunele w lodzie, które śmiało mogą pretendować do nazwy autostrady, a wszystko to się dzieje pod lodem, niewidoczne dla każdego. Chcąc poznać tajemnicę Antarktydy, a przynajmniej ją musnąć, przygotowaliśmy opis 10 teorii spiskowych dotyczących właśnie Antarktydy, które mogą być prawdziwe, gdyż występują ku temu albo przesłanki historyczne, współczesne lub też przesłanki naukowe. No to zaczynamy. Antarktyda, biegun południowy Ziemi. Jest otoczona wieloma teoriami spiskowymi i jest oficjalnie najmniej zbadana. Przetrwanie na niej jest prawie niemożliwe bez specjalnego sprzętu, zapasów żywności, schronienia, a ludziom na niej najbardziej dokucza samotność, która jest powodem głębokich depresji. Do tego jest tu bardzo mało ludzi, ale mogą pod lodem znajdować się bazy obcych, starożytne piramidy lub też podziemne bunkry tajnych organizacji mających bezwzględny wpływ na działania wszystkich rządów na świecie. Piramidy starożytnych cywilizacji. Zacznijmy od samych piramid. Prawie każdego roku w sieci internetowej pojawiają się krzykliwe artykuły o tym, że na Antarktydzie odnaleziono kolejną piramidę. Fakt, kilka gór i wzgórz może być piramidami, ale dla większości poszukiwaczy sensacji wszystko już, co jest stożkowe na Antarktydzie, to starożytna piramida, przechowująca w swoim wnętrzu skarby starożytnej technologii. Na przykład w 2016 roku setki witryn internetowych publikowało wiadomość o odkryciu jednocześnie 3 piramid na Antarktydzie, stojących w rzędzie. Miały one ponad kilometr wysokości. Archeolodzy i historycy nie znają żadnej starożytnej cywilizacji, która kiedykolwiek żyłaby na Antarktydzie. Ponadto tak masywne i wysokie budynki wymagałyby znacznie więcej zasobów ludzkich niż wszystkie piramidy Egiptu i Ameryki Południowej razem wzięte. Jednak jest trochę kamyczków w tej teorii, choćby takich, że owszem, archeolodzy i historycy nie znają żadnej starożytnej cywilizacji, która żyłaby na Antarktydzie, może dlatego, że jak do tej pory jest ona niezbadana, lub może wygodniej jest mówić i głosić, że tam nic nie ma. Zwolennicy takich teorii są jednak przekonani, że ludzie żyli na tym kontynencie bardzo, bardzo długo i to kilkadziesiąt milionów lat temu. Ślad po nich jest i to nie jeden, ale spoczywa głęboko pod lodem. Wskazują na to sensacyjne odkrycia starożytnych miast pod lodem na Antarktydzie oraz wzgórza, które są piramidami, ale wiemy o nich tylko tyle, co nam przekażą ekspedycje, które często mają cenzora w formie pracownika służb specjalnych. Według naukowców wszystkie piramidy odkryte na Antarktydzie to nic innego jak zwykłe góry. I że jeszcze dziesiątki milionów lat temu klimat tutaj nie był tak łagodny. I na pewno w tamtych czasach ludzie tutaj nie żyli, a najwcześniejsze stworzenia przypominające człowieka pojawiły się dopiero około 3 milionów lat temu. Szkoda, że prócz wojskowych i naukowych wypraw nie ma cywilnych pod takim samym nadzorem technicznym. Być może grupa cywilnych poszukiwaczy inaczej by podeszła do całego tematu. Faktem jest, że warunki do badań są krytyczne, ale wszystko na to wskazuje, że na Antarktydzie pracuje od dawna mini elektrownia jądrowa, gabarytami podobna do tej pod Pentagonem, i to dzięki niej zapewniona jest energia do poszukiwań w lodzie cywilizacji, która budowała piramidy na Antarktydzie. Tajna baza nazistowska. Istnieje teoria spiskowa, według której nazistom przed kapitulacją w Europie udało się zbudować tajną bazę na Antarktydzie. Nazywając ją Nowym Berlinem, zwieźli tam ponoć swoje zdobyczy naukowe, wszelkiego rodzaju bogactwa w metalach szlachetnych i drogocennych kamieniach. Wszystko to dzięki podwodnej flocie ubotów, o której to mówił i ją wysławiał sam admirał Dönitz, ciesząc się z tego, że jego podwodniacy zbudowali dla Hitlera nową twierdzę nie do zdobycia.
Teoria ta wywodzi się z odtajnionych dokumentów, które mówiły, iż w 1938 roku naziści popłynęli na Antarktydę z wyprawą naukową i szukali tam czegoś wyjątkowego. Po prostu chodziło tutaj o tak zwane drugie wyjście chomika. Niemcy chcieli mieć możliwość prowadzenia wojny w Europie podobnie do Amerykanów, jak najdalej od teatru działań wojennych. To zawsze bolało Niemców. Amerykanie spali spokojnie, produkując broń bez żadnych przeszkód, a Niemcy musieli pod amerykańskimi bombami schodzić w głąb ziemi i tam budować fabryki. Budowa bazy na Antarktydzie miała nie tylko cel strategiczny, ale i polityczny. Czy została zbudowana przy pomocy technologii żaraków? Niektórzy twierdzą, że tak. Jeszcze do dzisiaj świat naukowy zastanawia się nad tym, co spowodowało taki wystrzał rozwoju technologicznego Niemiec akurat w sferze zbrojeniowej. Dlatego też zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że baza została zbudowana dzięki znajomości kosmicznej technologii budowy umocnień wojskowych na satelitach, obcych ciałach kosmicznych czy też asteroidach, którą Niemcy otrzymali od kosmitów, rasy szaraków. Dlatego przede wszystkim budowano pod ziemią, aby zmniejszyć do zera promieniowanie po wybuchu ewentualnej bomby atomowej, nad którą pracowali nie tylko Niemcy, ale alianci też oraz cała ekipa naukowców Stalina. Wejście do bazy wygląda jak jaskinia i wciąż na mapach entuzjaści i miłośnicy Antarktydy znajdują różne niezwykłe dziury, które od razu nazywane są wejściem do bazy nazistów. Jednak nie znaczy to wcale, że bazy nie ma i nigdy jej nie było. Są dowody historyczne na to, że baza istniała i prawdopodobnie istnieje do dzisiaj. Pewne poruszenie i wizyty głów największych państw na Antarktydzie dają obserwatorom do myślenia. Jednak wniosek jakby wypływa tutaj spod lodu na powierzchnię sam. Odnaleziono przynajmniej część niemieckiej bazy na Antarktydzie. Atlantyda ukryta jest pod lodem Antarktydy. Jest pewna grupa badaczy, która twierdzi, że wciąż nie możemy odnaleźć legendarnej Atlantydy, ponieważ jej szczątki są bezpiecznie ukryte pod lodami Antarktydy. Może i tak, ale jak spojrzymy na stare opisy miejsca, w którym znajdowała się Atlantyda, to trudno powiedzieć, że taki kawał lądu jak Antarktyda, postrzegana jako Atlantyda, mógł się znajdować przed wejściem do cieśniny gibraltarskiej, jak to opisał Platon. No ale co tutaj zrobić, jak teoria ta opiera się na przemyśleniach profesora Charlesa Halduga, który w latach 50. sugerował, że w starożytności na terytorium Antarktydy istniała rozwinięta cywilizacja. Rozwijając swoją teorię, opierał się na fakcie, że około 12 tysięcy lat temu Antarktyda nie była pokryta lodem i teoretycznie mogli tam żyć ludzie. W 1995 roku inny teoretyk, znany już poniekąd z naszego filmu, Graham Hancock, rozwinął tę teorię w swojej książce Szlak Bogów, twierdząc, że bóstwa Azteków, Majów i starożytnych Egipcjan pochodzą z Atlantydy. Cóż, jest to możliwe. Dzisiejsze zapisy odnośnie powstania Egiptu mówią, że w zasadzie Egipt był zasiedlony, kiedy w dorzeczu Nilu pojawiły się ogromne statki, na których znajdowali się giganci pochodzący z rozpadającej się Atlantydy. Być może pod lodami Antarktydy faktycznie znajduje się jakiś kontynent ze starożytną historią, ale czy jest to Atlantyda? Trudno powiedzieć. Prostokątne góry lodowe na Antarktydzie są zbudowane przez kosmitów. Na początku 2019 roku fotografia prostokątnej góry lodowej u wybrzeży Antarktydy zaskoczyła i zaniepokoiła ludzi na całym świecie, a potem sfotografowano kolejną prostokątną górę lodową. Te góry lodowe były tak gładkie i duże, że można je było zobaczyć z kosmosu. Nikt nigdy nie miał do czynienia z takim zjawiskiem, co oznacza, że Ziemia ma jeszcze w zanadrzu nie jedną tajemniczą zagadkę, którą oczywiście natychmiast starają się rozwikłać opłacani naukowcy. Tak więc zasugerowano, że nie jest to zjawisko naturalne, a góry lodowe zostały starannie odcięte z grubości lodu. Taka technologia jest poza zasięgiem ludzi, co świadczy o tym, że lud został poddany procesowi terraformowaniu przez obcą cywilizację. Oczywiście, że można brać pod uwagę taką możliwość, wszak jesteśmy cywilizacją, która sama wysyła statki kosmiczne na krańce naszej galaktyki, ba, wysłaliśmy nawet w kosmos samochód.
Tak więc płaska góra lodowa powinna wzbudzić w nas chęć poznania technologii i tego, kto ją stworzył. Jednak od razu odezwał się nurt nauki opłacanej przez rządy, który stwierdził, że są to lodowe góry stołowe. Po prostu bardzo płynnie odrywają się one od lodowca. No może i tak, ale nazwać można wszystko po danym wyglądzie, więc nie dziwmy się, że płaskie góry z lodu nazwano lodowymi górami stołowymi. Gdyby były z kamienia i miały stożkową strukturę powierzchni, wybitni naukowcy z pewnością nazwaliby te góry odkrywczą nazwą kamienne góry stożkowe. Co do płynnego odrywania się od lodowca. Nawet o tym nie mówmy, tylko wyobraźmy to sobie, patrząc na zdjęcie poniżej, mając na uwadze lodowiec. Jak taka góra ma płynnie oderwać się z lodowca, na który działają grawitacja i wszystko opada w pionie, a nie w poziomie? Awaryjne lądowanie UFO na Antarktydzie. Pod koniec 2018 roku entuzjaści, studiując mapy Google Earth, odkryli w regionie Antarktyki dziwny obiekt, który jakby skądś spadł i pozostawił po sobie dużą i bardzo równą kolejnę. Zaproponowano wersję katastrofy UFO. Nie jest to dziwne, że ludzie już wszędzie widzą UFO. Można się tylko zastanowić, dlaczego się tak dzieje. Po prostu są spragnieni. Zżera ich tęsknota choćby do tego, żeby ich zobaczyć, a może nawet zaprosić na kawkę. Badając dokładnie zdjęcia, wszyscy zauważyli, że ścieżka z obiektu zaczynała się od szczytu do góry. Według teoretyków spadające UFO dotknęło szczytu góry, a następnie odbiło się i spadło, staczając po lodzie. Co na to geolodzy? Odbili piłeczkę, analizując zdjęcia zasugerowali, że mamy do czynienia po prostu z dużym blokiem lodu, który spadł z góry. Jednak cywilni obserwatorzy zaczęli zadawać pytania, skoro mamy dwie różniące się odpowiedzi, a czas jest taki, że jako płatnicy podatku ludzie nie chcą, aby takie sprawy zamiatać pod dywan, tylko je sprawdzać, choćby poprzez satelity szpiegowskie, a jak takich tam nie ma, to może przez jakiś lot samolotem do miejsca upadku i zbadanie zaistniałego zdarzenia. Czas pokaże, co na temat tego obiektu zostanie stwierdzone i potwierdzone. Krater na Antarktydzie to wejście do wnętrza Ziemi. W styczniu 2019 roku naukowcy z NASA i niemieckiego Centrum Kosmicznego odkryli duży krater głęboko pod lodem Antarktydy. Krater został rozpoznany na zdjęciach satelitarnych wykonanych w 2006 roku. Według naukowców krater ten mógł pozostawić fragment asteroidy, która spadła na Ziemię 65 milionów lat temu i zniszczyła dinozaury. Zjawisko występowania krateru w tym rejonie zostało, jak widać, szybko i sprawnie wyjaśnione, ale czy ktoś tam był? Czy ktoś to potwierdził? Może jakieś niezależne źródło? Teoretyków od spisków jednak nie przekonała ta wersja. Zwracając się do świata naukowego, pytali, dlaczego jesteście pewni, że to tylko krater? A może jest to wejście do podziemnej bazy nazistowskiej lub wejście do pustej Ziemi? A może do wnętrza Ziemi, gdzie żyje inna cywilizacja? Czy ten krater został sprawdzony? Świat naukowy milczy w tej sprawie, jednak rozsądek poszukiwacza mówi, że krater z pewnością został sprawdzony lub nadal jest sprawdzany albo przez przyjacielskie rządy państw, albo przez prywatną firmę chronioną przez najemnych komandosów. Google coś ukrywa na Antarktydzie. W marcu 2018 roku na kanale Teorii Spiskowych na YouTubie pojawił się film, zgodnie z którym Google prawdopodobnie celowo ukrywa na swoich mapach pewne obszary Antarktydy. Google zapomniało, że jak robi się coś dla społeczności, to należy bardzo ostrożnie poruszać się w sferze zakazów i nakazów oraz ukrywania pewnych rzeczy. Społeczność na te tematy jest bardzo wrażliwa. Oczywiście od razu powstały pytania. Co Google ukrywa na swoich mapach i po co to robi? Zapewne są to tajne bazy lub miejsca katastrofy. No czego? No UFO. Autor całego zamieszania w sumie miał rację. Kiedyś z włączonym czujnikiem pogody próbował udać się w określone miejsce na Antarktydzie. Na jego mapach pojawił się ogromny czerwony krzyż. Co ciekawe, Google nie wyjaśniło, jakiego rodzaju jest to awaria lub anomalia.
stwierdzili, że nigdy w swoich zdjęciach nie stosowali dużych czerwonych krzyży. Kiedyś w sieci zaistniała podobna sytuacja, ale ze zdjęciami bazy na Marsie. Po kilku dniach zdjęcia z Google Mars zniknęły i wydano oświadczenie, że był to żart prima aprilisowy. Ciekawe, że żart nie w terminie, a mimo chęci internautów nie udało się namierzyć podobnych budynków w sieci, no może podobne tak, ale nie takich samych, co oznaczało, że zdjęcia mogły być prawdziwe. Teraz w ich rejonie jest bardzo duża rozmazana plama, tak więc mając to na uwadze i wielki czerwony krzyż, Google faktycznie może coś ukrywać. Wejścia do podziemnej bazy. W 2013 roku entuzjaści odkryli dwie jasne i dziwne dziury w Google Earth na Antarktydzie, podobne do wejść do jaskiń. Te dziury trudno nazwać artefaktami na mapie, ponieważ wyglądały bardzo naturalnie. Jednak nie wiadomo do tej pory, czym to było. Według ufologów może to być wejście do podziemnej bazy obcych lub jakiejś innej bazy wojskowej, niekoniecznie tej niemieckiej z II wojny światowej. Zdjęcia funkcjonowały przez jakiś czas, a potem zniknęły. Ci, którzy zrobili wcześniej namiary GPS, próbowali odnaleźć dziwne dziury oznajmiające wejścia do naturalnych jaskiń na Antarktydzie, jednak już ich nie odnaleziono. Czy te jaskinie naprawdę były czymś niezwykłym? Zdaje się, że wszystkie jaskinie na Antarktydzie stają się czymś niezwykłym i to nagle. Co to oznacza? Może to, że z chwilą dotarcia tam specjalnych grup poszukiwawczych, sprawdzających, ktoś ze świecznika stwierdza utajnić i tak się dzieje? Antarktyda nie istnieje. Istnieje dziwna teoria, że Antarktyda i ogólnie biegun południowy nie istnieją. Jest to teoria rozpowszechniona przez fanów teorii płaskiej Ziemi. Według ich wersji biegun północny jest środkiem płyty ziemskiej, a biegun południowy to ziemia będąca jej obrzeżem. Antarktyda z kolei to lodowa ściana o wysokości nie mniejszej niż 60 metrów, która chroni ludzi i zwierzęta przed upadkiem poza krawędź Ziemi. A my o tym nie wiemy tylko dlatego, że rządy zabraniają nawet lotów nad biegunem południowym. Twierdzą również, że sam kapitan Cook rzekomo podpłynął do tej ściany i zobaczył ją na własne oczy. Ta ściana pokrywała całą linię horyzontu i nie mógł jej ominąć ani przejść przez nią. Jakby na poparcie tej teorii funkcjonowała w sieci historia doskonałego grafika, który został zatrudniony przez NASA do rysowania kosmosu, planet i różnych ciał kosmicznych. Grafik był hiperrealistą, co oznacza, że jego prace graficzne niczym nie różniły się od rzeczywistości. Otóż ten grafik pewnego dnia zapytany na imprezie przez kolegę z NASA, co sądzi o kształcie Ziemi, został wyśmiany, gdyż stwierdził, że Ziemia jest okrągła. Znajomi podeszli do niego, klepali go w ramię i mówili: nowy jesteś i dlatego wierzysz w te bajki NASA. Ziemia jest płaska jak pizza. Zrozumiesz to niedługo sam, bez naszej pomocy. Na Antarktydzie naziści ukrywają latające spotki. Ta teoria głosi, że naziści nie tylko stworzyli bazę na Antarktydzie, ale także ukryli tam swoje latające maszyny, podobne do latających spotków. A co by było, gdyby Amerykanie i Brytyjczycy wiedzieli o tym doskonale i wielokrotnie próbowali zniszczyć tę bazę, nawet zrzucając na nią bombę atomową w 1958 roku? W naszej filmotece znajduje się na ten temat wyczerpujący materiał. Każdy po niego może sięgnąć. Bezwzględnie operacja High Jump miała określony cel militarny – zniszczyć pozostałe siły niemieckie na Antarktydzie. Owszem, II wojna światowa się zakończyła, ale w Europie. Jednak na świecie nadal trwała. Zresztą do tej pory współcześni naziści twierdzą, że to Wehrmacht podpisał kapitulację, a SS nie. W 1945 roku niemiecka Kriegsmarine była tak silna, że mogła z powodzeniem zniszczyć Royal Navy bez żadnego problemu. Wielka Brytania była już na skraju bankructwa. Jeszcze jeden rok wojenny i z pewnością by zbankrutowała. W
Wśród starych argentyńskich rybaków opowiadana jest historia ogromnego konwoju niemieckich U-botów zaraz po 1946 roku, które szły w stronę Nowej Szwabii na Antarktydzie. Wśród nich były też szybkie eskortowce i niszczyciele oraz jednostki, które nie pasowały wyglądem do tradycyjnej bryły okrętu wojennego. Jeżeli Niemcy podczas II wojny światowej uciekali z Europy, to z pewnością śmietanka miała wskazania do Nowej Szwabii. Reszta wolała sprzedać wiedzę i swoje przekonania Amerykanom, kierując ich w stronę badań nad napędem rakietowym zamiast antygrawitacyjnym i być może tym samym kierując rozwój lotów w kosmosie w zupełnie inną stronę. Szkoda, że wiedza na ten temat i inne jest ukrywana lub pomijana. Może nadejdzie kiedyś taki czas, że ludzie faktycznie zaczną rozumieć, że demokracja nie polega tylko na oddawaniu władzy raz na 4 lata w ręce ludzi, których nikt zupełnie nie zna, tylko wspólne rządzenie poprzez tych, których się wybiera. Gdyby tak było, można się pokusić o stwierdzenie, że wszystkie tajemnice mogłyby być wyjaśniane na bieżąco. Taki stan rzeczy z pewnością przyczyniłby się do rozwojowych kroków naszej cywilizacji w przyszłości.